Tegoroczne obchody Koneckiego września tradycyjnie miały charakter patriotyczny i odbywały się w dniach 1 i 2 września. W sobotę na miejscowym cmentarzu pod pomnikiem partyzanta z udziałem coraz mniej licznej grupy kombatantów, parlamentarzystów i przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, księży oraz niewielkiej grupy mieszkańców odbył się apel poległych oraz poświęcenie 19 tablic upamiętniających synów tej ziemi zamordowanych na wschodzie. Tablice zostały następnie umieszczone w Alei Dębów Katyńskich. Pani poseł, panie pośle, wielebni księża, panie marszałku, koleżanki i koledzy samorządowcy, szanowni państwo. Każdego roku na początku września pragniemy w sposób szczególny oddać hołd wszystkim, którzy poświęcili swoje życie na szańcu w walce o wolną ojczyznę. Jakże wymownie brzmią w tym miejscu słowa naszego wieszcza Juliusza Słowackiego o kamieniach rzuconych przez Boga na szaniec. Uroczystość patriotyczna, nazwana jakże trafnie i wymownie Koneckim wrześniem, ma dawać świadectwo prawdzie o bohaterskich czynach i przelanej krwi przez społeczeństwo podczas II wojny światowej. Nie przypadkiem są w tym miejscu przywołane te właśnie słowa poety, bo ziemia konecka usłana jest takimi kamieniami, dosłownie i w przenośni. Apel poległych i huki salwy żołnierskiej mają w naszych sercach na trwale wywołać wdzięczność i pamięć. Pamięć, która ma zachować wielką ofiarę krwi i wyrzeczeń miejscowej społeczności w walce o wolną Polskę. Szanowni państwo, zawsze przyjeżdżam do Końskich na Konecki wrzesień z pokorą i wyjeżdżam wzruszona, widząc biało-czerwone opaski na rękach. I wiem, że Konecki wrzesień w sposób szczególny upamiętnia tych, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się pokojem. Już w 1984 roku, a więc w tych trudnych czasach, zrodziła się ta idea i do dzisiaj jest kontynuowana. I widać, że w atmosferze zgody i współpracy cieszę się, że właściwie co roku ksiądz dziekan święci coraz to nową tablicę, a dziś poświęcił ich aż 19. I jakże było to wymowne, gdy w momencie, gdy rozpoczął święcenie, zaczął padać deszcz, tak jakby niebo płakało nad losem tych, którzy wtedy tak tragicznie zginęli. Ale gdy skończył, deszcz też przestał padać. To właśnie tak, jakby sprawdziły się słowa również księdza dziekana, gdy mówił o tym, że ich miłość nie poszła na daremno. Czcigodni weterani walk o wolną Polskę, żołnierze Wojska Polskiego, wielce szanowni uczestnicy tej patriotycznej manifestacji. Konecki wrzesień to jedna z najpiękniejszych kart ciągle w wolnej Polsce pisanej Księgi Pamięci Narodowej. Dzisiaj ten Konecki wrzesień obchodzony jest w szczególnym dniu. Dniu, kiedy na pamięć przywołujemy najbardziej bolesne dla nas doświadczenia. Te sprzed 73 laty, kiedy Niemcy napadły na naszą ojczyznę. Tu z partyzanckiej kwatery Koneckiego cmentarza wspólnie wołamy chwała bohaterom, chwała tym, którzy zaufali Polsce do końca.
chwała tym, którzy oddali za nią życie. Od początku powstania powiatu koneckiego władze samorządowe, niezależnie od opcji politycznych, uczestniczyły zawsze w koneckim wrześniu, a większość z nas od samego początku powstania tej inicjatywy. Spotykamy się jak co roku, żeby oddać hołd i pamięć poległym i zamordowanym za Najjaśniejszą Rzeczypospolitą. Co roku dochodzą nowe akcenty. W tym roku byliśmy świadkami poświęcenia tablic upamiętniających poległych na wschodzie, w Katyniu i w innych nieznanych nam miejscach. Tak się składa, że 2 lata temu jako starosta konecki wspólnie z burmistrzem Krzysztofem Obratańskim tworzyliśmy ten komitet honorowy, który miał upamiętnić poległych w Katyniu. Wówczas posadziliśmy dęby. Dobrze się stało, że po 2 latach są tablice, ale w tym miejscu pozwolę sobie w imieniu własnym, ale myślę i byłego burmistrza, zaapelować do obecnego burmistrza, żeby dokończyć ten projekt, bo tam miała w tym miejscu być duża tablica z obeliskiem. Myślę, że niezależnie od opcji politycznych, kiedyś ten projekt zostanie do końca zrealizowany. Salwy! Odsunął się proszę. Honorowy! Trzeba! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Zabezpiecz! Broń! Napad! Broń! Przez pierś! Broń! Od oddziały na prawo! Patrz! Na placu przy kolegiacie świętego Mikołaja odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. A po jej zakończeniu znany aktor filmowy i telewizyjny Maciej Rajzacher recytował patriotyczne i religijne wiersze. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Zło dobrem zwyciężaj. Podobnie w imię zwycięstwa dobra nad złem pod Monte Cassino i w tysiącach miejsc na całym świecie spoczywają ci, którzy wracali do domu z daleka i znaleźli swój dom właśnie tam. A ci, którzy wrócili, są żywym świadectwem tamtego bohaterstwa i miłości do ojczyzny, której na imię Polska. Czy można ich krew kupić lub sprzedać? To tak jak chcieć sprzedać matkę czy ojca, sprzedać swój życiorys, sprzedać swój dom rodzinny. Do nas wszystkich, Polaków, płynie dzisiaj z głębi naszych ojczystych dziejów wezwanie, aby dar wolności wykorzystać mądrze i z pożytkiem dla siebie i dla innych. Chodzą jeszcze wśród nas ci, którzy noszą te najcenniejsze odznaczenia, jakimi są blizny na własnym ciele po ranach zadanych przez wrogów wolności
i niepodległości naszej ojczyzny, bliznę czasu ostatniej wojny światowej. Czy jednak znajdą się jak kiedyś, tak i dziś, równie światłe umysły, pracujące w czasie pokoju dla dobra ojczyzny, nie dla siebie, nie dla swojej rodziny, lecz dla ojczyzny, dla dobra wspólnego. Cieszymy się dzisiaj z wolnej Polski, bo jak nie cieszyć się z domu, w którym się mieszka? Trzeba by być dzieckiem o kamiennym sercu. Ale by ten dom był zawsze piękny i wszyscy w nim czuli się dobrze, a nie jak bezdomni, potrzeba naszego wysiłku. Wysiłku i pracy wszystkich. Takiego wysiłku, który buduje na trwałych fundamentach. A takim fundamentem jest tylko On, Bóg. Boże, Rządco i Panie narodów. Mija, proszę Państwa, 25 lat temu, kiedy po raz kolejny tutaj właśnie, na tym miejscu wraz z moimi kolegami znakomitymi, Anią Nechlebecką i innymi, uczestniczyliśmy w mszy świętej, a później dawaliśmy koncert poezji. Garść tych poetyckich wzniesień chciałbym Państwu dzisiaj przekazać. Litania świętokrzyska. Najświętsza Pani w czerwonej zapasce, idąca pośród pól kwietnych wonnymi miedzami, módl się za nami. Matko prawdziwa, która co dnia idziesz poprzez puszczę jodłową powstańców śladami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, zadumana w obozie Langiewicza nad tragicznymi Polski losami, módl się za nami. Hubalowa patronko, prowadząca ułanów powolną Polskę leśnymi duktami, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, świecąca nadzieją nad chatą Ponurego i Janowicami, módl się za nami. Matko łaski Bożej, z obozu Ponurego, wsłuchana w pieśń jodłową płynącą borami, módl się za nami. Matko najśliczniejsza, pochylona z zażałością nad zjawy zwłokami, módl się za nami. Matko bolesna, zamykająca oczy ponuremu śmiertelnej męce pod jawłaszami, módl się za nami.